witam wszystkich. Otwieram uroczystość 72. rocznicy tragicznych wydarzeń w miejscowości Żądziec. Zaczynamy od części religijnej. Zaczynamy część religijną, modlitwą rzymskokatolicką i prawosławną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W tym Dniu Świętym Pańskim oddajemy wszystkich naszych braci Słowian, ażeby się więcej ta historia nie powtórzyła, żeby Słowiani do Słowianina nie strzelał. Prosimy Cię, Panie Boże, wybacz nam, tym wszystkim, którzy wtedy zawinili, 72 lata temu, kiedy tu się polała ta krew. Miej miłosierdzie nad nami i spraw, żeby nigdy więcej do takich zbrodni doszło, żeby brat na brata nie podnosił ręki. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, niechaj im świeci na wieki. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Błogosławione Królestwo Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i na zawsze i na wieki wieków. Powiem, że obca
wstydzi, nie starajmy się ty. I Chrystus uszczęknie starszy zmiar. Drogą wyraźną uczennicy molitwie, drogą na wcześnie nie mam darowati. Błogosławień jest i Gospodzi, nauczy mnie oprawdaniem Twoim. Upokoj Boże rany Twoja, przyjaramy Twoja upokój, prezydencja z dobrzeżenia. Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu, w Trójstronnym Tylnu i Lina go Bożestwa błagoczesno pojem w opiniu. Świat się od Ciebie znaczony, sobie znaczalny i Synie Bożestwiennej Duszy. Rozświetli nas wieluje Tybie służaszczy, i wiecznego dnia miski. Miły Kryszta i Boryki Demoni, raduj się czystaja Boga w płoki, rozczaja o spasienie wsie. Nie już na Ciebie czesnie obręty spasienie, o moju dom proszę braj. Boga Rodzice czystaja, błogosławienna ja. Aliluja, 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 sława Tybie Boże. Господу помолимся. Господи, помилуй. Еще молимся о покоении душ усопших рабов Божих, где погибших. Ты, Господи, имена сам их знаешь, и о еже проститися им всякому прешению, вольному же и невольному. Когда Господь Бог учинит души, где же праведные покояются? Господи, помилуй. Милости Бога Царства Небесного, совершения грехов и Христа бессмертного, Царя Бога нашего просим. Благодарим, Господи. Господу помолимся. Ко Ты есть воскресение, живот, покой усопших, раб Твоих, Христе Боже наш, и Тебе слава высылаем себе изначальным Твоим Отцем, со пресвятым, благим, животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Святому Духу.
się nad nami, Boże, według wszelkiego miłosierdzia Twego, prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. Łaskawy pomiłuj, łaskawy pomiłuj. Jeszcze módlmy się o spokój do zmarłych sług Bożych, tu rozstrzelanych, aby zostały im odpuszczone wszelkie grzechy ich dobrowolne i mimowolne. Gospodzie pomiłuj, Gospodzie pomiłuj, Gospodzie pomiłuj. Aby Pan Bóg przyjął ich duszę tam, gdzie sprawiedliwi pokojem się cieszą. Gospodzie pomiłuj, Gospodzie pomiłuj, Gospodzie pomiłuj. O miłosierdzie Boże, Królestwo Niebieskich grzechów i odpuszczenie Chrystusa Nieśmiertelnego, Króla i Boga naszego, prosimy. Gospodu pomolim się. Boże, duchu ciała wszelkiego, który śmierć zdeptałeś, szatana obezwładniłeś i darowałeś życie Twemu światu, sam Panie, daj odpoczynek duszom zmarłym Twoim sługom. W miejscu światłości, w miejscu szczęśliwości, w miejscu pokoju, skąd ucieka boleść i smutek, westchnienie, przebacz im jako dobry i miłący człowieka Bóg wszelkich grzech popełniony przez nich. Słowem, uczynkiem, myślą, gdyż nie ma człowieka, który by nie żył, nie zgrzeszył Ty, bowiem jedyny jesteś bez grzechu. Sprawiedliwość Twoja jest sprawiedliwością na wieki i słowo Twoje jest prawdą. Amen. Obłażeną uspieni wieczny pokój podasz, Gospodzie, usopszym rabom Twoim, zje pogibszym i sotwory im wieczną pamięć. Wieczna religijną. Zaczynamy część oficjalną. Proszę o odegranie i odśpiewanie przez wszystkich uczestników uroczystości pierwszej zwrotki hymnu państwowego. Ambasady Federacji Rosyjskiej w osobach konsula generalnego w Krakowie, pana Aleksandra Minina, zastępców atasze wojskowego, panów pułkowników,
Mikołaja Solewiowa i Maksima Mironowa. Pragnę poinformować, że zebrany się w tym roku delegacja Ambasady Republiki Białoruskiej nie jest u nas obecna, gdyż właśnie dziś odbywają się na Białorusi wybory i pracownicy ambasady są zaangażowani w Białoruskiej Komisji Wyborczej w Warszawie. Dlatego Białoruś reprezentuje dziś w naszej miejscowości prezes Stowarzyszenia Polska-Białoruś, pan profesor Zbigniew Antoszewski, którego witam serdecznie. Witam polskich kombatantów w osobach zasłużonego kombatanta RP, prezesa warszawskiego wojewódzkiego zarządu Związku Inwalidów Wojennych oraz prezesa honorowego Stowarzyszenia Tradycji Ludowej Wojska Polskiego imieniem generała Berlinga, pana pułkownika Romana Orłowskiego. Zasłużonego kombatanta RP, cytadelowca poznańskiego, prezesa warszawskiego Komitetu Antywojennego i działacza Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pana pułkownika Edmunda Szopkę. Zasłużonego kombatanta RP, działacza Rady Krajowej Żołnierzy AL przez ZG Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych oraz członka ZG Społecznego Komitetu Obrony Symboli Pamięci Ofiar Wojennych, pana kapitana Eugeniusza Kurylskiego. Zasłużonego kombatanta RP, działacza krakowskiego środowiska żołnierzy AL i synów pułku, pana porucznika Bolesława Wołoszyna. Zasłużonych kombatantów RP, członków Zarządu Powiatowego Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych we Włoszczowej ze swoim pocztem sztandarowym na czele z prezesem kawalerem orderu wojennego Virtuti Militari, porucznikiem Wojska Polskiego i kapitanem Wojska Polskiego w nominacji komendanta głównego BH panem Michałem Nasulewiczem. Witam przybyłych na naszą uroczystość dzieci, wnuków i rodziny partyzantów formacji AL, BH i AK. Witam kapłana na dzisiejszej ceremonii uroczystości prawosławnej, proboszcza parafii w Kielcach, księdza Mitrata Władysława Tyszuka. Witam członków Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej na czele z prezesem ZG, panią Małgorzatą Kitlińską-Kowalczyk. Witam członka ZG Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, znanego nam już pana generała Janusza Krugłego. Witam członka ZG Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz ZG Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych RP, pana pułkownika Janusza Kruszyńskiego. Witam działacza narodowej demokracji, redaktora tygodnika Myśl Polska, pana Adama Śmiecha. Witam prezesa Ruchu Odnowy Rzeczpospolitej Polskiej, pana pułkownika Jana Morka.
Witam prezesa Stowarzyszenia Kursk, pana chorążego Jerzego Tyca. Witam członków Ruchu Suwerenność Narodu Polskiego na czele z prezesem panem Zdzisławem Zakrzewskim. Witam członków Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego imieniem generała Berlinga, zarządy główny i górnośląski na czele z panem pułkownikiem Mirosławem Jędrasikiem. Witam działaczy Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrza Orlego Kufca Warszawa i kostiumografa od munduru historycznego XIX i XX wieku w kinie polskim i rosyjskim, drucha Macieja Porębę. Witam uświęcających naszą uroczystość członków orkiestry OSP w Krasocinie w osobach sygnalistów i werblisty. Dziękujemy wam i waszemu dyrygentowi, panu Leopoldowi Papiszowi. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie trwać także w przyszłych latach. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość i oczywiście mieszkańców Żąbca. Mam zaszczyt powitać poczty sztandarowe Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. Związku Inwalidów Wojennych. Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej. Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego imieniem generała Berlinga. Ruchu Suwerenność Narodu Polskiego. Przypomnę, że naszą inicjatywą organizowania corocznych uroczystości przy pomniku w Żomcu jest oddanie hołdu ofiarom tragicznych wydarzeń z 1944 roku i nie zatracenie pamięci o historii naszej miejscowości. Proszę o zabranie głosu zasłużonego kombatanta, działacza Rady Krajowej Żołnierzy AL przy ZG Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych oraz członka ZG Społecznego Komitetu Obrony Symboli Pamięci Ofiar Wojennych pana kapitana Eugeniusza Kurylskiego. Drogie obywatelki, drodzy obywatele, drodzy zaproszeni goście, drodzy kombatanci i drodzy przedstawiciele młodzieży, która tu także przybyła. Zebrani, jak wiadomo, już z racji tej tragicznej sytuacji 72. rocznicy poległych na tym terenie 99 partyzantów, w tym polskich partyzantów Armii Ludowej i 74 partyzantów byłego Związku Radzieckiego. Jesteśmy tu razem na tym uroczystym spotkaniu po raz trzeci, licząc od roku 2014, który był w pewnym stopniu przełomowym, bo wówczas była sprawa wątpliwa, czy ten pomnik w ogóle dłużej będzie stał, ponieważ władze wojewódzkie w Kielcach, jak i powiatu tego uznały, że raczej uzasadnić ma oddział IPN-u w Kielcach potrzebę natychmiastowej likwidacji tegoż pomnika. Ale wasza postawa, drodzy mieszkańcy Żąbca, na czele z waszym sołtysem, na czele z osobą, właścicielem działki, na której posadowiony jest pomnik, i poparciem
księdza proboszcza parafii Konieczna stało się inaczej. Będąc tutaj w trójce tak zwanego zwiadu na polecenie naczelnego prezesa zarządu głównego kombatantów z udziałem owocnego tu pułkownika Kowalczyka, właśnie byliśmy na rekonesansie i to, co nam sołtys potwierdził, jaka była postawa mieszkańców na zebraniu. To, co powiedział właściciel, że nie zgadzają się na to, żeby pomnik był usunięty. To dało asumpt nie tylko mnie, ale wielu innym osobom, żeby podjąć działania i wbrew bardzo niezrozumiałemu stanowisku władz rozpocząć uroczystość. I jedną odbyliśmy tutaj w podobnym układzie dzięki księdzu proboszczowi tej parafii, dzięki księdzu prawosławnym i poparciu na piśmie ze strony arcybiskupa prawosławnego, który w swoim piśmie, nie będę tu cytował, o tym mówiłem w 2014 roku, dobitnie podkreślił, podobnie jak ksiądz proboszcz tutaj tej parafii, że niszczenie zabytków historii, łamanie historii to jest przykra sytuacja dla całego narodu. I te słowa mamy zawsze na uwadze. Nie wziąłem pisma specjalnie, żeby już cytować ponownie, co uczyniłem w 2014 roku za pełną aprobatą naczelnego prezesa. Obecnie chciałem, drodzy państwo, poinformować, że wypadki podobne jak tu, może w ilości masowej nie tak liczne, ale również morderce wykonywane były na innym terenie w kraju naszym, zwłaszcza na Lubelszczyźnie. Otóż 9 sierpnia byliśmy z delegacją właśnie kombatantów Lublina, Kraśnika i Warszawy na uroczystości pomordowania 26 gwardzistów i 4 rolników, również przez grupę zbrodniarzy z NZ-u, których część, wiadomo nam, weszła w skład Brygady Świętokrzyskiej i po pewnym czasie zrobiła tutaj ten straszny wypadek, mordując tych ludzi. I obecne fakty próby niszczenia pomników, niestety z przykrością muszę stwierdzić, od kilku, zwłaszcza lat, istnieją. I nie tylko tu, ale i na Lubelszczyźnie. Podobna sytuacja była i w Kraśniku, gdzie również pomnik miał być usunięty, ale dzięki postawie mieszkańców i kombatantów tamtejszych pomnik został utrzymany, a nawet odnowiony. I tu jest mi przyjemnie zakomunikować, że dzięki waszej postawie na tym zebraniu i dzięki postawie tutaj na uroczystości w 2014 roku stanowisko wasze było zdecydowane. I szanowny pan sołtys, jego żona poparli inicjatywę, jaką wysunęliśmy w naszym środowisku Armii Ludowej, że musimy sami dokonać zbiórki pieniężnej, żeby pomnik odnowić. I tośmy uczynili, bo gdyby nie był odnowiony, to pewne czynniki, podobnie jak w Kraśniku, uważając, że to jest tak zwane zakłócenie terenu brzydkim, starym pomnikiem, także byłby usunięty. Tak, mam przyjemność tu być już po raz drugi przy odnowionym pomniku i myślę, że dalej te sprawy będą się układać. Ale mimo takiego stanowiska tu i ówdzie, i na Mazurach, i w wielu rejonach kraju, próby usiłowania lub niszczenia nawet grobów zasłużonych partyzantów, jak to miało miejsce w Warszawie, na cmentarzu wojskowym pułkownika Bolesława Kowalskiego. Również w drodze zbiórki, dzisiaj przedstawiciel tu przekazał mi nowy napis na tym, że grobie jaki będzie, ale on został zniszczony również przez takich wandali, niewątpliwie nakręcany. I nie dziwię się, że sąd warszawski w roku ubiegłym zatwierdził statut i skład zarządu nowo powołanej instytucji, o czym tu już była mowa, Społecznego Komitetu
obrony symboli wojen. I dlatego jesteśmy przekonani. Ja jestem przedstawicielem tego zarządu. Przykro mi bardzo. Wybierał się, ale niestety prezes honorowy Albin Siwak miał przyjechać, ale zaistniały takie okoliczności, że nie mógł tu przyjechać i dlatego w jego imieniu własnym przepraszam. Natomiast będę miał okazję wręczyć tutaj książki, bo to jest jednocześnie autor wielu książek patriotycznych Polski, które rozchodzą się jak woda, nawet w gronie ludzi takich jak Kościół, to znaczy księża, biskupi, to byłem naocznym świadkiem, jakie były zgłoszenia w tej sprawie. I dlatego w związku z tym przepraszam jeszcze raz za nieobecność naszego prezesa. Ja sam nie chciałbym tutaj... A, prawda, o Rząbcu właśnie pan Albin Siwak pisze w tej ostatniej książce, będzie najnowsza jeszcze, pod tytułem Syndrom gotowanej żaby, jest duża część opisująca sytuację tutaj w Rząbcu. Dlatego jeszcze chciałbym podkreślić, że niech mi wolno będzie jeszcze raz serdecznie podziękować tym wszystkim i mieszkańcom, i sołtysowi, że poparli inicjatywę zbiórki i mamy śmiałość utrzymania i na pewno utrzymamy ten pomnik. Będziemy mogli dalej uroczystości te obchodzić. Natomiast inne sprawy historyczne nie chcę obecnie poruszać, przedłużać. Mam tylko taką propozycję. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany historią działania właśnie tych niecnych ludzi w innych rejonach kraju, a zwłaszcza na Lubelszczyźnie, którą jednocześnie reprezentuję, bo w okresie okupacji działałem na terenie Lubelszczyzny, w drugim obwodzie lubelskim i mam na to dane. Chętnie po zakończeniu będę mógł udzielić informacji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu kapitanowi Eugeniuszowi Kuryskiemu. O zabranie głosu proszę prezesa Ruchu Odnowy Rzeczpospolitej Polskiej, pana pułkownika Jana Morka. Obowiązkiem dla zachowania pamięci, bo pamięć jednocześnie świadczy o życiu. Jeżeli pamięć ginie, to ginie i życie. I dlatego też my musimy zwracać na to uwagę, żeby nasze punkty, które wymagają naszej pamięci, żeby te punkty były chronione i te punkty były ciągle odnawiane, a nie tylko odnawiane, ale żeby ludzie uczestniczyli w nich i mogli przypominać sobie obowiązki, jakie ciążą na naszym narodzie. Ponieważ naród polski jest... Ponieważ naród polski jest zobowiązany do jego historia również zmusza ten naród do tego, żeby chronił swoją historię i chronił swoje obowiązki. My mamy obecnie bardzo ważną rolę do spełnienia. Rolę trudną, ale konieczną. Tą rolą to jest po pierwsze jedność narodu, który jest dzisiaj bardzo rozczłonkowany i jest trudny do zrozumienia. Musimy darować winy narodowi i się zjednoczyć, żeby do wspólnej walki, żeby odnowić to, cośmy stracili. I dalej, naród polski ma jeszcze jedną trzy sprawy w zasadzie do spełnienia. To jest przede wszystkim odrodzenie wiary,
którą straciliśmy częściowo. Druga, odnowienie państwa, którego nie mamy w tej chwili. I odrodzenie wartości narodowych. To nasz obowiązek. I zwracam się tutaj do wszystkich państwa o to, żeby zrobili wszystko, aby te wartości, aby te obowiązki mogły być w przyszłości rozwijane. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo panu pułkownikowi. O kolejny głos proszę o zabranie głosu działacza narodowej demokracji, redaktora tygodnika Myśl Polska, pana Adama Śmiecha. Za możliwość wystąpienia tutaj po raz drugi. Nie chciałbym się powtarzać, bo w tamtym roku mówiłem sporo na temat wydarzeń, które tutaj miały miejsce. Punktu widzenia innej endecy niż państwo znają z marszów z pochodniami i z krzyków. To tej intelektualnej, tej, która odwołuje się rzeczywiście do historii Polskiego Ruchu Narodowego. I dzisiaj chciałbym powiedzieć państwu, że państwo będą zaskoczeni, ale taka sprawa. Jak wszyscy wiedzą, w wielkiej spuściźnie literackiej Henryka Sienkiewicza jest powieść dla młodzieży W pustyni i w puszczy. A tam scena, która jest sceną ewidentnie humorystyczną, ale jednocześnie w najlepszy sposób uczy nas wszystkich, nie tylko młodzież, jaka jest różnica między etyką rozumianą, takie mądre słowo, monistycznie, a etyką sytuacyjną. Czyli przykład tego zabawnego, dobrego Kalego. I jego krowy oraz krowy, którą jeżeli on ukradnie, to jest dobrze, a jeżeli jemu, to źle. To jest dla mnie wskazanie i zawsze było dla mnie wskazaniem w ruchu narodowym, w którym o tych sprawach mówił chociażby Feliks Koneczny, ale i inni wielcy myśliciele, nie czas tutaj, żeby wszystkich wymieniać. Etyka musi być obiektywna i musi dotyczyć wszystkich w taki sam sposób. Z takim punktem widzenia nie da się pogodzić tego, z czym mieliśmy do czynienia w tym miejscu 72 lata temu, jak również później. I nie jest tak, że istnieje zgoda co do jednej oceny tej formacji, która tutaj zbrodni dokonała. Zgody takiej nie ma i kilka przykładów dla państwa. Przede wszystkim pierwsza sprawa jeszcze odnośnie etyki obiektywnej. Otóż z tą etyką nie da się pogodzić faktu współpracy z funkcjonariuszem Gestapo w Radomiu, Paulem Fuchsem, który zwalczał polskie podziemie niepodległościowe, a jego dodatkowym zadaniem było szukanie takich Polaków, którzy się zdecydują pójść z Niemcami, i niestety takich znalazł. I proszę państwa, jak wiecie zapewne o działalności w Górach Świętokrzyskich zgrupowania Ponurego Jana Piwnika, potem Kaszyńskiego Nurta. Otóż to zgrupowanie rozpracowywał Paul Fuchs. I słynna wsypa ze zdrajcą Jerzym Wojnowskim Motorem, którego likwidacja jest tak pięknie opisana przez Chlebowskiego w Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, to właśnie było dzieło pana Paula Fuchsa. Czy z tą wspomnianą przeze mnie obiektywną etyką da się pogodzić współpraca z tym panem? Czy wyobrażamy sobie Jana Piwnika Ponurego,
współpracującego z Paulem Fuchsem, czy Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, czy innych, czy niższych rangą żołnierzy? Pozostawiam to pytanie bez odpowiedzi. Czy wreszcie do pogodzenia z tą etyką jest marsz za zezwoleniem SD w Berlinie i Abwery przez Dolny Śląsk i Czechy aż do ostatniej chwili wojny? I czy do pogodzenia z tą etyką jest fakt wyjazdu kilkudziesięciu osób na szkolenia wywiadowcze jeszcze już upadającej III Rzeszy, o czym sami piszą, bo ja, proszę Państwa, niczego od siebie nie mówię. Mówię na podstawie dokumentów dawniej i ostatnio zupełnie ogłoszonych. Dokumentów podpisanych przez słynnego generała Heinza Guderiana. Więc ci ludzie, twardzi jak sal, no trzeba było być twardym jak sal, żeby mieć dokumenty podpisane przez Guderiana i uważać się za polskiego patriotę. Ci ludzie jeździli sobie pociągami z Pragi do Berlina w kwietniu 1945 roku, a jak ich żandarmeria niemiecka zatrzymywała, to pokazywali, że mają dokumenty od Guderiana i puszczali. A skończyli po wojnie zaraz w ośrodku w Monachium, kierowanym przez Reinharda Geilena, z czapą w postaci wywiadu wojskowego Armii Amerykańskiej, razem z faszystami węgierskimi, rumuńskimi i co najgorsze z banderowcami. Dla mnie to jest nie do pogodzenia, dlatego tutaj występuję w najgłębszym przekonaniu co do tego, że trzeba to powiedzieć publicznie. I proszę Państwa, teraz jakby druga część mojego wystąpienia, która również wychodzę tutaj od pewnych wspomnień, począwszy od samej sytuacji wojennej. Ja w tamtym roku mówiłem o tych mordach tutaj na Władysławie Pacholczyku, na wielu innych działaczach, którzy nie zgadzali się z tą wizją działalności proniemieckiej, ale dokumenty na przykład Narodowej Organizacji Wojskowej z Okręgu Białostockiego z 1944 roku mówią wyraźnie: Brygada Świętokrzyska idzie z Niemcami, nasza sytuacja jest przez to łatwiejsza. Dlaczego łatwiejsza? Dlatego, że łatwiej będzie przeprowadzić scalenie z AK tej części NSZ. W tym sensie rozumowane. I druga sprawa, lata 80., taki znany historyk emigracyjny związany właśnie z środowiskiem Brygady Świętokrzyskiej, pan profesor Stanisław Bubr-Tylingo, pisze list do zeszytów historycznych paryskiej kultury. I w tym liście mówi w 1984 roku, po 40 latach, zupełnie bezrefleksyjnie na temat, odnosząc się do wcześniejszych artykułów w zeszytach historycznych, na temat wymordowania tutaj jeńców radzieckich, że nie ma się czemu dziwić, bo po Katyniu to było uzasadnione. Czyli, proszę Państwa, ślepy miecz, tak? I w ogóle bez refleksji nad tym, w jakiej pozycji znajdowała się wtedy Polska, polski rząd, który pragnął ratować, co się da. I w ostatnim akapicie ważna rzecz, bo chcę, żebyście Państwo mieli cały obraz sytuacji. Otóż pan profesor Bubr-Tylingo wspomina swoje dwukrotne spotkania z Tadeuszem Bieleckim, który był prezesem Stronnictwa Narodowego na emigracji. I w czasie obu tych spotkań Tadeusz Bielecki powiedział, że SN nie przyznaje się i odcina się od NSZ-u w tej formie NSZ-ONR, które się nie scaliło z Armią Krajową. Tyle, proszę Państwa, na zakończenie tylko chciałbym przypomnieć słowa, które są dla mnie dewizą, także w ocenie przeszłości, bo żaden okres w historii narodu nie jest tylko biały lub nie jest tylko czarny. To, co w tej chwili widzimy, to jest czarna legenda tak zwanego PRL-u, bo wiemy, że PRL został wprowadzony dopiero, ta nazwa, konstytucją lipcową z 1952 roku. A w 1945 roku, zaraz po wojnie, pierwszym rektorem po wojnie Uniwersytetu Poznańskiego został wybitny narodowy demokrata profesor Stefan Dąbrowski. I w czasie mowy inauguracyjnej w maju
1945 roku powiedział mniej więcej tak, nie zacytuję Państwu dosłownie, bo nie nauczyłem się tego na pamięć, ale chodzi o przesłanie. Los pozwolił nam przeżyć tą tragiczną wojnę. To nakłada na nas obowiązek współpracy i braterstwa w działaniu, w odbudowie materialnej i duchowej. I to przyświecało profesorowi Dąbrowskiemu. Przyświeca to też mojej wizji narodowej demokracji, pomimo tego, że tenże profesor Dąbrowski przez radykalnych rewolucjonistów był później w brutalny sposób atakowany, ale i to przetrwał, zmarł później na serce, na szczęście nie doczekał prześladowań. Ale nawet te prześladowania i nawet ten dramat, który przeżyło bardzo wielu ludzi, nie może przekreślać fundamentu tego państwa, które stało się podstawą również tego, w którym my dzisiaj żyjemy. Jeżeli podcinamy gałąź tamtego państwa, podcinamy w istocie gałąź, na której siedzimy my wszyscy, z naszymi granicami i ziemiami odzyskanymi przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Adamowi Śmiechowi. Proszę o zabranie głosu prezesa Ruchu Suwerennych Narodu Polskiego, pana Sławomira Zakrzewskiego. Drodzy rodacy, Słowianie, bracia Słowianie, zwłaszcza ci, którzy z daleka przybyli i bracia, którzy tutaj dbają o naszą pamięć narodową, trudną pamięć narodową. Ja się przyznaję do Ruchu Narodowego. Także byłem dumny z tego, że nasi chłopcy z Narodowych Sił Zbrojnych walczą z okupantem. Ale nie mogę być dumny ze zbrodni. Natomiast to, co Roman Dmowski do nas mówił w swoim credo, wolno mi być dumnym z tego, co jest w narodzie wielkie, ale także muszę przyjąć to z pokorą, co jest w nim marne. Niech to ta mogiła, bo tu są przecież te ofiary, prawda? To jest także cmentarz. To nie jest tylko pomnik, który pan Kunet czy inny Żyd będzie chciał przestawiać czy niszczyć, tak jak wiele innych w Polsce. Ale to jest autentyczna krew i kości ludzkie naszych braci, którzy zginęli tylko dlatego, że mieli jakieś inne odznaki, w innych organizacjach walczyli, nie w takich poprawnych jak dzisiaj politycznie. Dzisiaj się wykorzystuje między innymi piękne symbole narodowe, jak Narodowe Siły Zbrojne. Uknuli głupi, za przeproszeniem, termin żołnierzy wyklętych, żeby nas pognębić jeszcze bardziej. A przecież my, którzy kochamy Polskę, dla nas nie są ważne jakieś dekoracje, jakieś symbole, jakieś przydomki, przymiotniki. Dla nas są ważne wartości. Jesteśmy chrześcijanami. Jesteśmy tymi, którym Pan Bóg dał wiarę, który ponad 1000 lat temu dał nam szansę przyłączyć się do narodów chrześcijańskich i z braćmi ze wschodu i z zachodu. Chcemy żyć w pokoju i nie chcemy być wykorzystywani do rozgrywek politycznych, a nami cały czas grają. Macie tutaj mieszkańcy Rządca skarb, bo to jest skarb. Macie tutaj męczenników, bo jedni i drudzy im się wydawało, że walczą za wspólną sprawę. Niestety postąpili jedni jak Kaini, drudzy, tak jak słyszałem, Rosjanie kładli broń przed Polakami, że się poddają, nie chcą walczyć z Polakami. To jest świadectwo i dziękuję panu bardzo i niech pan jak najdłużej żyje, żeby dać świadectwo prawdzie, jak najdłużej na złość naszym wrogom niech pan żyje i mówi prawdę. Ja bym tu nie przyjechał, gdybym się nie dowiedział z książki właśnie pana Albina Siwaka, który też był przez wiele lat opluwany i mówiono o nim komuch, ten, który się dorobił i zrobił karierę na plecach robotników. On w 18 rozdziale tej książki pod tytułem Syndrom gotowanej żaby jasno i na temat opisał tę historię. Zachęcam wszystkich, żeby to przeczytali. Ci, którzy mają jeszcze jakieś wątpliwości.
My z przyjaciółmi jadąc z Warszawy czytaliśmy ten rozdział przez całą drogę. Żeby mieć świadomość, w czym uczestniczymy. To nie może być szopka, to nie może być tylko dekoracja, odwalenie jakiejś tam uroczystości, ale żeby to w nas pozostało, żeby to była także przestroga dla naszych synów, wnuków, dla przyszłych pokoleń. Dla naszych narodów, narodów słowiańskich, które powinny współpracować ze sobą. Nie wolno nam, Słowianom, chrześcijanom, podnosić ręki na siebie. Mamy budować wielką chrześcijańską przyszłość. Nasi wrogowie, mówię tutaj przede wszystkim o tym wrogu wewnętrznym, który wszędzie wlazł, pod każdy szyld. Także mamy i w naszych rodzinach takich. Ten, który udaje raz katolika, raz zakłada, idzie do partii komunistycznej, zakłada, albo za chwilę następną partię zakłada i po prostu nas zwodzi. To zwodzenie trwa od wieków. Musimy być dlatego mądrzejsi. Musimy wiedzieć, co jest dobrem wspólnym. Dlatego tutaj jestem. I bardzo was proszę, bracia Słowianie, ci ze wschodu zwłaszcza, Rosjanie. Pamiętajcie, że nami zawsze ktoś obcy rządził. To nie Polacy rządzili w Polsce i rządzą obecnie. Niestety. Nie możemy się poszczycić suwerennymi rządami. Niestety. Mówię niestety, bo tyle krwi się wylało, już się wydawało, że będziemy mieć wolność. Będziemy u siebie naprawdę gospodarzami. A tu się okazuje, że jeszcze nasze cmentarze, nasze groby, nasze kości chcą przenosić. Jakim prawem? Wara im od tego. No niestety, poczuli się silni, ponieważ mają pieniądze. Drukują ten pieniądz i zadłużają nas na ten sztuczny pieniądz, na tego dolara drukowanego jak makulaturę. Zadłużają całe narody świata i zazdrością patrzymy na wschód, na naszych braci ze wschodu, że wy się podźwignęliście z tej zarazy, z tej nędzy, która was czekała tak jak nas spotkała. Mieliśmy mieć wolność, a co mamy? Zobaczcie, co się dzieje. Nasza młodzież wyjeżdża z pięknej Polski, bogatej Polski. Tej, która się odbudowała z gruzów, z ruin, z tej krwi. A teraz co się dzieje? I nas się szczuje na Rosję, że Rosja nam zagraża. Przepraszam, pokażcie mi, którzy to Rosjanie wykupili nasze majątki. Kto jest właścicielem banków, kopalń, hut, stoczni i tak dalej. Rosjanie? To tylko idiota albo wróg. Ten, który liczy na to, że mamy krótką pamięć i damy się napuścić, bo jak telewizorek od rana do wieczora oglądamy, to będziemy mieć po prostu taką świadomość, krótko mówiąc, kisiel w mózgu. Każdy chłop, który ciężko pracuje na polskiej ziemi, wie, że nic za darmo nie ma, że wszystko trzeba własnymi rękami wypracować. A tu dobry wujek, czy z Ameryki, czy z Izraela, czy z Niemiec, nam nic nie dał i nie da. My mamy być gospodarzami tu, u siebie i według własnego zwyczaju, tradycji, naszej świętej wiary, zasad czynić tak, jak chcemy. I nikt niech się nie waży nam mówić, czy taki sojusz przyjąć, czy inny. Jest mi bardzo przykro, że ci, którzy mieli być esencją narodu polskiego, mówię tutaj o ruchu narodowym, bo w każdym normalnym kraju, narodzie musi być ruch narodowy, który broni interesów narodowych, swoich, swojej rodziny, swojego domu. I to jest naturalne. Niestety dużo z nich wdało się w kolaborację. Jest mi to przykre, ale muszę powiedzieć, że więcej narodowców trwało przy zasadach, przy wartościach. Nie poszło na współpracę, a mogli. Ginęli po obozach, po więzieniach i po wojnie również. Tylko dlatego, że byli wierni. To tylko odszczepieńcy poszli z Niemcami za granicę. Reszta tu walczyła, a później pracowała ciężko. W odbudowie kraju, nie patrząc na symbole, na to, czy to PRL, czy to jakaś inna formacja, ale to jest mój kraj, moja Polska. Tak samo jak poprzednio PRL był moją ojczyzną, tak i teraz też jest moją ojczyzną. A to, że dekoracje tylko szyldy przyjmują nasi wrogowie, to jest już inna sprawa. My mamy dbać o dobro wspólne. I nie wolno nam, Słowianom, podnosić ręki. Nigdy więcej! Starajmy się trwać i nie dać sobie odebrać tego chłopskiego rozumu. Chłopskiego. Co moje? Wara od mojego. Ale ja też nikomu nie będę niczego zabierał.
Nie będę jeździł na żydowskie wojny, kolaborował do Iraku, Afganistanu i Bóg wie jeszcze, gdzie mnie wyślą. Nie! Ja mam bronić swojej ojczyzny, swojej ziemi. I bardzo mi przykro, a jednocześnie jestem także dumny, że jednak ta nasza formacja, także i tych chłopców z Narodowych Sił Zbrojnych, nie dali się, krótko mówiąc, zmanierować, przekupić, zastraszyć, że poszli jednak za tymi zasadami, za wartością. I ci byli wierni ideałom Ruchu Narodowego, którym Roman Dmowski mówił, że z Rosją Słowianie wszyscy mają ze sobą współpracować, a nie walczyć. I dzisiaj nas to też obowiązuje, ten testament. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo panu prezesowi. Proszę o zabranie głosu naszego mieszkańca, Tadeusza Sobczyka. Ja chciałbym powiedzieć to, że w tych uroczystościach upamiętniających te ofiary biorę udział od pierwszej uroczystości w 1945 roku, jeszcze jako uczeń drugiej klasy. Pamiętam, że wtedy nauczyciel mój, nazwiskiem Mieszyn, nauczył mnie takiego króciutkiego wierszyka, żebym mówił przy tej mogile, jeszcze wtedy przy mogile tam z tyłu, jeszcze tam leżały te ofiary wszystkie. To był taki długi kopiec, jak długi kopiec ziemniaków. Tam leżeli wszyscy, oprócz tych kilkunastu, którzy byli rozstrzelani, spędzeni w taki dół. Tam byli rozstrzelani i dlatego, żeby któryś się nie wydostał żywy, na nich rzucono jeszcze granat. Także tamtych nie dało się ruszać, po prostu było to jedna miazga. Tam zostali pochowani. Pozostały gdzieś około tych 60 było na tym, pamiętam, byłem przy tym, bo jak cała wioska była. Widziała, jak ci leżeli, bo się mówi w tej chwili, że była to jakaś bratobójcza walka, mówią bójka, bitka. Skąd mogli ginąć w jakiejś awanturze, bitce, jeżeli leżeli rzędami w szeregach, tak jak snopy z rzętego zboża żliwa na polu. Tak przedstawiają, że jaka to była, że to niewinna, że kapitan Żbik nie wiedział po prostu, co robić z nimi, a oni się buntowali, chcieli uciekać, zaczęła się właśnie bijatyka i wtedy zginęli, tych 74. Z tych 74, które są uwidocznione, trzech zginęło na miejscu, tam w tym lesie pod Przygradowem. Tam w czasie tej bitwy był mój ojciec w środku tych wszystkich wydarzeń, bo NZ-owcy, Żbikowcy wzięli go na podwodę z tym patrolem, który później mówili, że pojedzie na zaopatrzenie żywności, a w zasadzie to był patrol, który miał uściślić miejsce postoju brygady tej partyzanckiego oddziału partyzanckiego statka Białego Grochala. Po ustaleniu, gdy podjeżdżali, to oni stali w okolicach tam gajówki takiej pustej, gdy podjeżdżali, zresztą ja to już mówiłem chyba, że to właśnie ci z patrolu zaatakowali wybiegających z gajówki, bo tam kucharze przygotowali posiłek dla partyzantów, ostrzelali. Jednego ranili, tego żołnierza, partyzanta z Armii Ludowej. Później stało się jeden z tych wcześniej uciekł, no oczywiście tamtych 8 wzięto do niewoli. I tacy pismacy właśnie, spadkobiercy właśnie NZ-owców, Żbikowców, jak na przykład były burmistrz włoszczowy Paweł Ameryk w swoim artykule w włoszczowskiej gazecie głos włoszczowy napisał, że ci żołnierze, zabrani ludzie z tego patrolu byli żywcem paleni, przypalani paleni. Jak mogli być paleni, jeżeli ojciec miał, bo ustalono, że przecież jest mieszkańcem, a więc nie jest z oddziału żadnego, więc miał swobodę, poruszał się. Oczywiście do czasu, gdy przybył cały oddział Żbikowców. Wtedy, no to już jak to było, w każdym razie ojciec widział, jak otaczali
Zresztą wcześniej, później w czasie już Helaniny był głos ze strony Żwikowców, że przerwa ogień do porozumienia. Rozmawiało dwóch kapitanów. I w czasie tej rozmowy nagle podbiegł porucznik i zaaresztował kapitana Armii Ludowej. Myślę, że był to, bo ja wcześniej czytałem w jednej z książek o partyzantach, o Armii Krajowej, że w brygadzie u kapitana Żbika działał jakiś osobnik o pseudonimie porucznik Katarzyna. On był, rozpracowywał inne organizacje partyzanckie, Armię Ludową, Bataliony Chłopskie, a nawet Armię Krajową. I po takich jego, tych różnych rozpracowaniach właśnie były owocem jego pracy. Były różne wpłatki, denuncjacje i mordowanie. Wkraczała oczywiście żandarmeria niemiecka. To więc po prostu te, co w tej chwili powiedziałem, to może ja się za bardzo emocjonuję, bo nie każdy widział ojca swoich rodziców maltretowanych, poniżanych, gdzie leżeli na ziemi, pobici przez tych najlepszych, najświetniejszych patriotów pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jak się wyraził w Dniu Wojska Polskiego, że żołnierze Brygady Świętokrzyskiej to najświetniejsi, najświetniejszych patriotów Polski. Ja nie wiem, jeżeli taki patriota uderzył matkę kolbą karabinu, moją matkę, kolbą karabinu, plecy także upadła, a obok niej była jej dwuletnia córeczka, moja siostra Maria, obecnie emerytowana nauczycielka. Pochciał, widocznie uznał, że to jest mało, zamierzył się drugi raz. Dopiero jego kolega stojący obok uznał. Widocznie miał jeszcze resztki jakiegoś ludzkich odruchów i wstrzymał go, mówi zostań. Wystarczy jej, zobacz, dziecko płacze. I wtedy ten drugi uratował, bo nie wiadomo, gdzie wypadł, kurie, to mówią mi zakatolicy. No trudno, chyba nagadałem się, co miałem powiedzieć. Zresztą chciałem jeszcze powiedzieć, jak już powiedziałem, że byłem na pierwszej tej uroczystości. Pamiętam doskonale, ze szkoły byliśmy wszyscy. Było, jak żeśmy zaszli, był ułożony duży stos drzewa opałowego, taki stos. I równo o następującym zmroku to była ta pora, gdzie ci ludzie stąd byli wyprowadzali na miejsce kaźni. Bo myśmy tam mieszkali, więc widać było ten las rzadki, także widać było wszystko. Później po tym i właśnie w tym, po tym właśnie zapłonął ten stos i zaczęła się uroczystość, no i między innymi ja mówiłem ten wierszyk krótki, no w tej chwili nie będę się, pamiętam go dokładnie, ale nie będę zajmował miejsca. Mógłbym powiedzieć, powtórzyć, ale nie będę zajmował miejsca. Dziękujemy bardzo panu Tadeuszowi Sobczykowi. Obecnie oddaję głos panu pułkownikowi Tadeuszowi Kowalczykowi. Zapraszam. Szanowni zebrani, mam zaszczyt poinformować o decyzjach Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej o nadaniu odznaczeń osób wielce zasłużonych dla Żompca. Decyzję Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odznaczeni zostają kombatanckim krzyżem zwycięstwa następujące osoby. Pan Marian Kościołek, pan Stanisław Tatar, pan Jan Wolski, pan Tadeusz Sobczyk. Proszę serdecznie wymienione osoby o wystąpienie tutaj na fronton pomnika.
celu dokonania odznaczenia. Odznaczenia dokona prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Spadkobierców, pani Małgorzata Kifińska-Kowalczyk. Towarzyszy pan generał Janusz Krugły i pułkownik Wojciech Szymborski. Proszę bardzo, pan Marian Kościołek. Proszę serdecznie o wystąpienie pana Stanisława Tatara. Ja rozumiem, panie sołtysie, że jest nieobecny. W imieniu pana Stanisława Tatara odbierze syn. Prosimy bardzo. Proszę przy panu sołtysie usytuować się. Proszę o wystąpienie do odznaczenia pana Jana Wolskiego. Proszę bardzo, w tym samym szeregu odznaczanych. Proszę serdecznie o wystąpienie do odznaczenia pana Tadeusza Sobczyka. Proszę bardzo, w rzędzie odznaczanych. Bardzo proszę odznaczonych nie rozchodzić się. Ponieważ teraz nastąpi odznaczenie medalem pamiątkowym Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej. Prosimy bardzo o wystąpienie pana Tadeusza Sobczyka. Panie Tadeuszu, proszę nie wracać. Proszę wrócić. Na uzupełnienie trudności przypięcia medalu, ale proszę serdecznie do zdjęcia państwo odznaczający i panie Tadeuszu, proszę stanąć wzdłuż pomnika do zdjęcia i tam będziemy wręczać, ponieważ trudno wykonać zdjęcie przy okazji wręczań. A więc za panem Tadeuszem Sobczykiem, proszę o wystąpienie do odznaczenia wielebnego księdza Mitrata parafii prawosławnej w Kielcach, księdza Puszuka. Proszę bardzo. Proszę nie odchodzić. Panie Tadeuszu, proszę nie odchodzić. Proszę o ustawienie się do odznaczeń medalem pamiątkowym Stowarzyszenia Spadkobierców. W dalszej kolejności kombatantów z Zarządu Powiatowego Związku Kombatantów RP Więźniów Politycznych z Włoszczowy. Pana Eugeniusza Zielińskiego. Proszę bardzo. Pana Kazimierza Matuszewskiego. Pana Jana Jędrycha i gościa z Krakowa, pana Bolesława Wołoszyna. Proszę bardzo o wystąpienie.
pan Jan Jędrych jest? Nie ma. Nieobecny. Proszę wobec obecnego wystąpienie prezesa Zarządu Powiatowego Związku Kombatantów, pana kapitana Michała Nasłewicza, który odbierze odznaczenie dla pana Jędrycha. Panie kapitanie Nasłewicz. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy. Odznaczeni proszę o wystąpienie do pamiątkowego fotografii osób odznaczonych. Proszę serdecznie o dołączenie osoby, które już odeszły, mianowicie pana Sołtysa, syna pana Stanisława Tatara, pana Jana Wolskiego. Pan Tadeusz już stoi. Proszę o pamiątkowe zdjęcie odznaczonych na tle pomnika. Dziękuję serdecznie wszystkim odznaczonym, w szczególności gospodarzowi, panu Sołtysowi i księdzu Mitratowi, kombatantom, mieszkańcom. Niski pokłon i żołnierski salut. Dziękuję serdecznie i gratuluję. Uszanowani. Prosimy pana Sołtysa do mikrofonu. Chciałbym serdecznie podziękować za tak wielkie wyróżnienie. To wyróżnienie przyjmuję dla całych mieszkańców, dla całego rządca. I prosiłbym o jeszcze zabranie głosu pana Tadeusza Sobczyka, który zgłosił się jeszcze, że chce zabrać głos. Proszę, panie Tadeuszu. Dziękuję serdecznie za to wyróżnienie, które tak moim zdaniem naprawdę to się bardziej należało mojemu ojcu, bo to on wycierpiał. On był tam, widział w niebezpieczeństwie w czasie tej walki i może oczywiście nie brał udziału, ale jako obecnie tam. Później był katowany, bity przez tych, jak już podkreślałem, najlepszych patriotów polskich według prezydenta Rzeczpospolitej. Tego, który tak się zaklinał, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, jak się okazuje, to Polaków wybranych chyba. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jeszcze prosi o zabranie głosu pan Eugeniusz Kurylski. Zapraszamy, panie radny. Proszę Państwa, ja w imieniu prezesa honorowego tegoż komitetu chciałem wręczyć książkę tegoż prezesa, autora, dla głównego prowadzącego tę uroczystość dzisiaj i dla głównego popierającego inicjatywę utrzymania pomnika i odnowienia go. Pan Sołtys dostaje książkę, jedną z ważniejszych. Dlatego chciałem w tym czasie wręczyć panu Sołtysowi w imieniu Siwaka Albina. Wręczam, a to dodatek jako budowniczy z Warszawy, widok Warszawy. Bo ja 25 lat przepracowałem w budownictwie,
to widokówkę daje. Jednocześnie, jeśli wolno jeszcze skorzystać. Mam też książkę od tego samego autora dla kolegi z Krakowa, który także uczestniczy po raz trzeci w tej uroczystości, oczywiście słynnego w kraju pana Bolka z Krakowa. Oczywiście wiadomo, o kogo chodzi. Nie? Wołoszyn. Duchu, niech mi wolno będzie w imieniu Alwina Siwaka wręczyć tą książkę i dodatek Warszawy. A ponieważ pan reprezentuje Starą Stolicę, to ma pan tu i dodatek jeden. Trzymaj się dzielnie w duchu. Serdecznie dziękuję w imieniu własnym i w imieniu kolegów. Prawda? Ja uczestniczyłem na terenie Lubelszczyzny. Ja jako mało lat i brałem udział w największej bitwie partyzanckiej na terenie Polski w 1944 roku, która się, prawda, toczyła w Lasach Lipskich, Janowskich i Puszczy Solskich. No, udało mi się jakoś, prawda, mnie kule omijały, prawda, i przeżyłem. Tak zgane wzgórze pożytowe. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę ku chwale ojczyźnie. Dziękuję panu Eugeniuszowi Kurylskiemu za wręczenie książki z nominacją. Ta książka jest nominowana na moje nazwisko i imię, ale ta książka będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców. Także dziękuję bardzo panu Eguniszowi. Jest podpisany Albin Siwak w dniu 11.09.2016. Dziękuję bardzo i chciałbym przypomnieć mieszkańcom, żeby zapamiętali tą historię opowiedzianą przez tu występujące osoby. Zapamiętajcie to i podtrzymujcie te słowa, które były wypowiedziane, żeby pamiętały pokolenia. Dziękuję bardzo. Chciałbym zaprosić do złożenia wieńców i kwiatów pod pomnikiem przez delegację Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce. Krakowskiego Środowiska Żołnierzy AL w stylu pułku. Delegacje Związku Kombatantów RP BWP Włoszczowa. Ruchu Suwerenność Narodu Polskiego.
Warszawskiego Społecznego Komitetu Obrony Symboli Pamięci Ofiar Wojennych. Chciałbym zaproponować uczczenie minutą ciszy i hołdu pamięci pomordowanej. Kochani zebrani, nasza uroczystość zbliża się do zakończenia, ale pragnę jeszcze o zapowiedź, odśpiewanie przez wszystkich uczestników uroczystości pierwszej zwrotki roty. Patrzcie, sztandarowe, patrzcie!